11 uczestników i uczestniczek jest z nami w pokoju konferencyjnym. Nazywam się Filip Makowiecki i mam przyjemność poprowadzić dzisiejsze webinarium prowadzone w ramach projektu Młodzi Przedsiębiorczy. Jest ze mną również Daria Żukowska z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Witaj, Dario. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Daria będzie dzisiaj moderatorką webinarium, to znaczy, gdyby się pojawiły jakiekolwiek problemy w trakcie, to ona będzie osobą, która będzie pomagała je rozwiązywać. Mam jednak nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby i wszystko przebiegnie jak najbardziej bezproblemowo. Już przez chwilę mówię, a ciągle się nie upewniłem, że na pewno Państwo mnie słyszą. W tym celu może zrobię krótką, krótką ankietę, którą na pewno wszyscy zobaczą z pytaniem technicznym. Co do pytania, czy mnie słychać oraz czy mnie widać? Obie te rzeczy będą bardzo istotne. Może ta pierwsza, czy mnie słychać, będzie istotniejsza. Proszę o wybranie odpowiedzi najbardziej opisującej Państwa sytuację, a następnie w wybraniu obu odpowiedzi kliknięcie gwarantowego przycisku Zakończ głosowanie na dole. Ja wtedy będę wiedział, że odpowiedź już została udzielona. Przy okazji sprawdzę, czy na pewno wszystkie osoby, które są w pokoju, są fizycznie przed komputerami, czy weszły do poczekalni wcześniej, a potem zapomniały o tym, że jest webinarium. Zostały jeszcze 3 osoby. Widzę, że na czacie się już odezwały 2 osoby. Witaj Agnieszko, witaj Urszulo, witaj Grażyno. Zapraszam wszystkich do tego, żeby również się przywitali na czacie. Czat będzie otwarty przez całe webinarium, w związku z czym będzie można na bieżąco komentować, dopytywać się, wyrażać wątpliwości bądź dzielić się inspiracjami. Witam Was wszystkich. W ankiecie odpowiedziało 11 osób. To może oznaczać dwie rzeczy: albo 2 osoby zapomniały, że miały webinarium, albo ma jakiś problem techniczny. W takiej sytuacji bym prosił je o wypowiedzenie się na czacie również. Dobrze, na razie zakończę głosowanie, żeby nie przedłużać, pokażę wyniki. Jak widać, większość osób nie ma żadnych problemów, bardzo mnie to cieszy. Jedna osoba zaznaczyła, że trochę jej przerywa. To niestety zależy bardzo mocno od jakości połączenia. I na to zbyt wiele poradzić nie mogę. Ale mam nadzieję, że jak będę mówił w miarę powoli i wyraźnie, to problemy się nie będą nakładać. Dobrze, dzisiejsze webinarium będzie poświęcone zarządzaniu projektem, a nawet nie tyle samemu zarządzaniu projektem, co narzędziom internetowym, które mogą nam w tym trochę pomóc. Dlaczego webinarium taki temat prowadzę? Otóż w ciągu ostatnich lat organizowałem mniejsze i większe kampanie społeczne, takie jak na przykład Kolejka Dziecko bez stopni, czy Światowy Dzień Żywności, czy Tydzień Kodowania w Polsce, które właśnie były projektami. Zaangażowanych w nie było mnóstwo różnych osób, często z bardzo różnych organizacji, szczególnie w wypadku Koalicji Dziecko bez stopni. I zauważyłem wtedy, że wykorzystanie różnych narzędzi może nam życie trochę ułatwić. Od razu zastrzegam, że prowadziłem projekty kampanii społecznych, natomiast nie prowadziłem projektów edukacyjnych, bo nie jestem nauczycielem, w związku z czym absolutnie nie zamierzam się wtrącać i dawać żadnych złotych rad, jeżeli chodzi o pracę z uczniami. Natomiast myślę, że mogę dać kilka porad, powiedzmy, bardziej z kręgu managementu biznesowego, powiedzmy, które się na pewno przydadzą również w działalności edukacyjnej. Otóż podejrzewam, że Państwo lepiej wiedzą, czym jest projekt edukacyjny niż ja. Ja wybrałem taką definicję, na której trochę bazowałem. Czyli projekt edukacyjny to długoterminowe, planowe działanie zespołu uczniowskiego, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Opiera się na metodach pozwalających na twórcze podejście do danego tematu. Ja w tej definicji podkreśliłam 3 rzeczy: długoterminowe, planowe i zespołu. Dlaczego akurat te 3? Ponieważ to właśnie w wypadku tych 3 określeń najbardziej nam się przydadzą różne narzędzia internetowe. Tak naprawdę nie byłoby sensu wprowadzać jakichś skomplikowanych rozwiązań przy projekcie, który jest króciutki, przykładowo jednodniowy, ponieważ to zajęłoby więcej czasu, niż potencjalnie dałoby nam korzyści, niż potencjalnie nam zaoszczędziło tego czasu. Działanie musi być planowe. Otóż większość narzędzi, które przedstawię, raczej wspomagają planowanie i potem pilnowanie się planu, harmonogramu,
W związku z czym przy działaniu zaplanowaną z samego początku jako swobodna improwizacja te narzędzia się nie przydadzą. No i po trzecie działanie zespołu. Wszystkie te narzędzia, które pokażę, wspomagają pracę grupową. Tak naprawdę z samym sobą nie ma sensu się komunikować przez internet, w związku z czym narzędzia nie są potrzebne. Również na potrzeby tego webinarium wypisałem sobie takie elementy projektu, które pojawiają się w projektach edukacyjnych, tak przynajmniej mi się wydaje, czyli wybór tematu, ustalenie zasad współpracy, podział zadań, stworzenie harmonogramu, przeprowadzenie działań projektowych, prezentacja projektu i ewaluacja pracy. Jeżeli z którymś z tych elementów się mylę, to proszę mnie od razu poprawiać. Mam wrażenie, że takie się pojawiają w projektach edukacyjnych. Nie ma tu niektórych elementów, które zawsze budzą wiele w projektach, powiedzmy, bardziej biznesowych czy w kampaniach społecznych, bo na przykład nie mam budżetu i dobrze, akurat tego Państwu trochę zazdroszczę. Tu również podkreśliłem dwa zagadnienia. Po pierwsze, wybór tematu. Po drugie, podział zadań i stworzenie harmonogramu. Otóż, kiedy planowałem dzisiejsze webinarium, wypisałem sobie mnóstwo narzędzi, które sam stosowałem. I tak naprawdę większość z nich można byłoby wdrożyć w każdym z tych etapów. Natomiast Państwo, z tego co wiem, są dopiero na początku swojej pracy w programie Młodzi Przedsiębiorczy, w związku z czym na razie daruję sobie może samo prowadzenie działań projektowych, czy prezentacji projektu, czy ewaluacji pracy, a zajmę się tym, co jest najtrudniejsze na samym początku, czyli wyborem tematu, bardzo szeroko pojętym. W tym wyborze tematu, to znaczy również zgromadzeniu informacji, potem ich selekcji, prowadzeniu burz mózgów i tak dalej. Ustalenie zasad współpracy sobie tutaj troszeczkę daruję, z tego powodu, że najczęściej jednak na to byłaby mi, na to będzie czas spokojnie na żywo. I po trzecie, podział zadań, stworzenie harmonogramu. To jest z reguły bardzo ognista dyskusja o tym, kto co powinien zrobić i w jakim czasie powinien się zmieścić. Dlatego warto skorzystać sobie z, powiedzmy, trochę pozbawionych emocji narzędzi internetowych, które nam to mogą bardzo, bardzo ułatwić. Jak wspominałem, moje doświadczenie w projektach edukacyjnych jest żadne. Natomiast podejrzewam, że Państwa jest dużo, dużo większe. Dlatego mam taką propozycję, żebyśmy chwilę podyskutowali na czacie. Początkowo planowałem w tym miejscu ankietę, natomiast w ankiecie mogę pytać najwyżej o to, ile Państwo projektów zrobili. Mam taką propozycję, aby każdy napisał na czacie, ile projektów edukacyjnych z uczniami już przeprowadził i podał temat projektu, z którego jest najbardziej dumny bądź dumna. Dużo. No właśnie, tak się spodziewałem. Kilka osób pisze jednocześnie. To nie muszą być konkretne liczby. No podejrzewam, że mogłyby też nawet jakieś przedziały powyżej 10, powyżej 50, powyżej 1000. Przy okazji myślę, że trochę się lepiej poznamy. Powyżej 100 na pewno. Mam problem z wtyczką. Pani Bożeno, to nie chodzi o wtyczkę Adobe Flash. Dwa projekty zdobyły pierwsze miejsce w konkursie na projekt własny, a poza tym dużo. Wypowiedziały się na razie 3 osoby. Kilka, około 10. Także wychodzi na to, że doświadczenie, wasze doświadczenie jest bardzo, bardzo różne. Dużo do 100. Najbardziej dumna jestem z projektu Jeden Dzień Życia Senok albo Gra Miejska śladami Beksińskich. Aktor śmieci, sklepiki, reaktywacja. Czyli widzę, że zarówno jeżeli chodzi o liczbę projektów, jak i ich tematkę, mają Państwo bardzo, bardzo różne doświadczenia. To mnie cieszy i gratuluję wszystkich wyróżnień i nagród. Około 30 najbardziej dumna jestem z tych, które zdobyły pierwsze miejsce na projekt własny. Gratulacje.
Myślę, że te narzędzia, które dzisiaj pokażę, przydadzą się zarówno dla osób, które już mają duże doświadczenie, jak i dla osób, które tego doświadczenia mają troszeczkę mniej. Jestem też ciekaw, czy korzystali już Państwo z jakichś narzędzi cyfrowych, które mogłyby pomóc w robieniu tego projektu. I znowu proszę o napisanie na czacie, czy były takie narzędzia, jakie to były narzędzia. Wiem na przykład, że wielu nauczycieli korzysta z po prostu blogów i szczególnie z blogera do organizacji webquestów w ramach projektów uczniowskich, być może jeszcze jakieś inne. Grupa zamknięta na Facebooku, tak, to jest uważam jedna z fajniejszych metod, które się świetnie sprawdzają w pracy z uczniami. Akurat tego dzisiaj nie będę omawiał, ponieważ trochę zrezygnowałem z omawiania samej komunikacji w projekcie, bardziej skupiłem się na takich początkowych elementach. Chmura w Google. Do tego dzisiaj akurat trochę się odniesiemy. This Google, maile, no tak, to właściwie zawsze mam taką sytuację, że kiedy pytam o różne narzędzia, to dopiero kiedy ktoś wspomina o samych mailach, sam sobie przypominam, że maile też są narzędziem. Już tak bardzo stały się codziennością. Google, maile. Świetnie. Czyli widzę, że trochę ich było. Na szczęście te, które mnie najbardziej interesują dzisiaj, jeszcze się nie pojawiły. Także będzie okazja, żeby coś nowego Państwu pokazać. Dobrze, dlaczego w ogóle warto cyfrowo wspomagać swój projekt? Otóż, kiedy sobie przejrzymy opisy różnych aplikacji, to najczęściej doczytamy się tego, że te aplikacje zwiększają produktywność. Oczywiście produktywność, efektywność to są słowa klucze w opisach marketingowych wszystkich narzędzi. Jednak co właściwie to znaczy i dlaczego warto rzeczywiście tę produktywność zwiększać za ich pomocą? Otóż przede wszystkim różne narzędzia internetowe bardzo usprawniają pracę zespołową. Pod wieloma względami. Po pierwsze, może teraz zrobię taki jeden przykład, który całkiem fajnie się sprawdza. Otworzyłem teraz tablicę. Ona się pojawiła zamiast prezentacji. Mam taką propozycję. Teraz może współdzielenie, co pozwoli wszystkim Państwu z niej korzystać, czyli na przykład coś namalować. Narysowałem w tej chwili pierwszy domek. Proszę teraz zespołowo namalować dom, taka całą dzielnicę. Domki, drzewa, parki dalej. No właśnie, i od pierwszych sekund mamy niesamowity chaos na tablicy. Idzie całkiem nieźle, natomiast jestem ciekaw, kiedy nam się skończy miejsce. Otóż problem, który bardzo często pojawia się w pracy w nowym zespole, polega na tym, że wszyscy zaczynają robić na przykład to samo, bo nie pojawia się jasny podział zadań, albo nikt nie robi jakiejś bardzo istotnej rzeczy z tego samego powodu. Również zdarza się, że różne osoby wchodzą sobie w kompetencje, wzajemnie sobie przeszkadzają. Narzędzia internetowe bardzo pomagają to ustrukturyzować. Nikt nie zmienił koloru, zawsze ktoś jednak to robi. Dobrze, ja na razie włączę tę tablicę. Także takim bardzo ważnym dla mnie zagadnieniem jest to, że właśnie ta praca jest dzięki nim łatwiejsza, bo jest trochę ustrukturyzowana. Po drugie, narzędzia internetowe umożliwiają efektywną pracę zdalną. W wypadku projektów uczniowskich jest to być może trochę mniej istotne, bo jednak uczniowie się mogą spotkać w klasie. No, chyba, że jest to taki projekt międzyszkolny, wtedy rzeczywiście ta praca zdalna jest obowiązkowa. Natomiast, jakby nie patrzeć na ogół, na przerwach czy podczas konkretnych lekcji godzin wychowawczych, tego czasu na prowadzenie projektu nie ma aż tak dużo. W związku z czym, siłą rzeczy uczniowie pracują nad projektem po godzinach. Wtedy się muszą jakoś komunikować. Oczywiście mają do wyboru mnóstwo różnych narzędzi komunikacji, typu, no, wiadomo, komórki, SMS-y, Facebook.
maile i tak dalej, jednak warto wprowadzać takie narzędzia, które jeszcze to ułatwią. Po drugie, po czwarte, narzędzia cyfrowe wspierają nas w tych najmniej wdzięcznych elementach pracy projektowej. Moje doświadczenie jest takie, że układanie harmonogramu to zawsze jest niesamowity koszmar, ponieważ każdy ma w tym zakresie inne poglądy. Wybieranie tematu, kiedy mamy kilka mocnych osobowości, z których każda obstawia przy swoim, to nie bywa bardzo, bardzo trudne. Aplikacje do podejmowania decyzji, do podejmowania burz mózgów czy zarządzania projektem trochę nam w tym pomagają, ponieważ obiektywizują pewne wybory. Po piąte, niektóre z programów, które dzisiaj przedstawię, poniekąd uczą pracy projektowej, ponieważ szybko nam udzielają informacji zwrotnej. To znaczy, jeżeli pisząc harmonogram czy przydzielając zadanie zapomnimy o jakimś elemencie, na przykład nie dopiszemy daty, natomiast to zauważymy, potem na to zwróci uwagę. Także to jest taki natychmiastowy feedback. Użytkownicy tego programu uczą się prowadzić projekty. No i bonusowo, wykorzystanie różnych programów pracy projektowej jeszcze uczy mądrego korzystania z technologii i buduje kompetencje cyfrowe uczniów, co jest wartością samą w sobie, chociaż tutaj trochę jest efektem ubocznym. Zanim przejdę do konkretnych narzędzi, które chciałbym pokazać, jeszcze takie cztery złote zasady w zakresie wprowadzenia nowych narzędzi. Pierwsza, którą staram się, ale nie zawsze mi się udaje, im mniej różnych narzędzi, tym łatwiej opanować projekt. Ja się na tym łapię, że bardzo lubię wprowadzać setki nowych rozwiązań, potem sam się gubię w tym, co w którym z nich się znajduje. Mnóstwo osób ma takie, na przykład, nie wiem, kupuje nową komórkę i nagle zaczyna ściągać aplikacje, bo wszystko się kiedyś może przydać, a potem się okazuje, że z niczego nie korzysta, a co gorsza, nie wie, co zapisało się w którym miejscu. Po drugie, wybieramy najprostsze możliwe rozwiązania. Nie ma sensu wykorzystywać na przykład komercyjnego programu Lotus, który się wykorzystuje zarządzając projektami w wielkich korporacjach, ponieważ po pierwsze wydamy na niego mnóstwo pieniędzy, po drugie nie wykorzystamy 99% jego możliwości, po trzecie nie opanujemy jego obsługi, się bardzo mocno sfrustrujemy. Ja wybierając narzędzia, które chcę dzisiaj omówić czy chociaż wymienić, zawsze starałem się wybrać jedno narzędzie maksymalnie proste, jedno średnie, i jedno nieco bardziej zaawansowane, bo z jakichś powodów jego funkcje się mogą przydać w szkole. Po trzecie, dobieramy narzędzia do planowanych celów, a nie cele do narzędzia. Tutaj należy pamiętać, żeby nie dać się zwariować. Nie ma sensu wprowadzać jakichś elementów do projektu, na przykład tworzyć zespołów zadaniowych, kiedy zespół ma tylko 5 osób, więc podzespoły nam się nie przydadzą, mimo że program to proponuje. Nie ma też sensu robić jakichś harmonogramów z możliwymi przesunięciami, czy nie wiem, tabel przestawnych, bo z tego nie skorzystamy, a jeżeli zaczniemy je wykorzystywać na siłę, może się nagle nam okazać, że projekt nam się umknął pod kontroli. I po czwarte, co jest bardzo, bardzo istotne, upewniajmy się zawsze, że wszystkie osoby w zespole radzą sobie z obsługą programu. Tutaj bardzo ważnym problemem często jest to, że wiele fajnych aplikacji, również wśród tych, które pokażę dzisiaj, jest w języku angielskim, co może stanowić barierę nie do pokonania. No i wtedy jednak lepiej z tego programu zrezygnować. Na szczęście wiele z tych aplikacji już się spolszczyło, część jest w trakcie tłumaczenia, więc jest szansa, że większość z nich będzie dawało się wykorzystywać. Aplikacje, które chciałbym pokazać, podzieliłem na kilka grup, zgodnie trochę z tym planem, który przedstawiałem wcześniej. No i ta pierwsza grupa to będzie wybór tematu, druga grupa to będzie podział zadań, stworzenie harmonogramu. I w ramach wyboru tematu, po pierwsze, warto pamiętać o wszystkich narzędziach do zbierania i udostępniania zasobów. Taką pierwszą podgrupą w ramach tej grupy będą na przykład Dropbox, Microsoft OneDrive czy Google Drive, czyli najkrócej mówiąc, dyski działające w chmurze. Google Drive jest częścią usług Google, OneDrive to usługa Microsoftu, bardzo mocno reklamowana przy okazji premiery Office 2013, Dropbox, natomiast jest trochę starszą chyba usługą niż OneDrive. Jest to tyle fajne, że tak naprawdę sprawę pozwala sobie stworzyć katalog po prostu na pulpicie na przykład, który działa tak samo jak inne katalogi na naszym dysku.
twardym. Dwa inne narzędzia, które bardzo, bardzo lubię i które tak naprawdę rekomenduję, to Evernote i Pinterest. Najbardziej chyba Evernote. Zastanawiam się nad tym, czy ktoś z Państwa może korzystał z tych pięciu narzędzi i z których? Znaczy Dropbox, OneDrive, Google Drive, Evernote i Pinterest. Dropbox stosuje do zdjęć. Tak, to jest bardzo, bardzo wygodne. Kiedy się komunikuje z jedną osobą i na przykład moja skrzynka mailowa już sobie nie radzi z wysłaniem takiej paczki, korzystam z reguły z WeTransferu. Natomiast rzeczywiście Dropbox jest lepszy, ponieważ te pliki nie giną. Widzę, że Google Drive się bardzo często pojawia. No tak, no Google Drive stał się bardzo popularny z tego powodu, że jest częścią usług Google'a, mnóstwo osób korzysta z poczty na Gmailu, więc siłą rzeczy ma konto Google'a, więc najprościej do niego się dostać. A jeżeli chodzi o Evernote i Pinterest, czy ktoś może z nich korzystał? Widzę, że nie. Dobrze, w takim razie ja myślę, że Evernote przedstawię troszeczkę bardziej dzisiaj. Druga kategoria, którą chciałbym pokazać, to narzędzie do zbierania pomysłów i przyrodzenia burz mózgów. Jako takie dwa polecane narzędzia ze swojej strony wybrałem dokumenty Google'a i Padlet. Dokumenty Google'a to tak naprawdę uproszczona wersja Microsoft Office działająca w chmurze, która pozwala na pracę w kilka osób, co przy odrobinie praktyki fajnie się sprawdza. Padlet to po prostu tablica wirtualna, na której można zamieścić krótką wypowiedź z dodatkiem na przykład zdjęcia czy innych materiałów multimedialnych. Nie wiem, ile osób korzystało z samego Padleta, natomiast narzędzie jest naprawdę niesamowicie proste, więc myślę, że możemy z niego skorzystać już teraz. Ja przygotowałem taką tablicę wcześniej. Za chwilę wkleję link na czacie. Można go spokojnie kliknąć, on się otworzy w nowym oknie. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj tak trochę wcielili się w zespół projektowy i zrobili taki pierwszy krok w planowaniu swojego własnego projektu. W związku z czym umieszczam link, zapraszam wszystkich do jego kliknięcia. On się otworzy w nowym oknie. I proszę kliknąć w dowolnym miejscu na tej wolnej przestrzeni, dwukrotnie, podać swoje imię, a następnie pięterko niżej napisać swój pomysł na projekt prowadzony w ramach Młodych Przedsiębiorczych. Albo nie, bo będzie potem uwaga, że ktoś komuś skradł projekt. To po prostu proszę wpisać nazwę projektu, jaki chciałbyś bądź chciałabyś przeprowadzić. Widzę, że już mnóstwo osób się pojawiło. Może wpiszę również usługi bankowe. Bezrobociu stop. Pojawiało się pierwsze. Myślę, że dam na to 2 minuty, żeby każdy mógł przemyśleć i na spokojnie wprowadzić bez stresu. Świat w liczbach, przedsiębiorstwo społeczne, testy. Dobrze, mamy już 4 fajne tematy. W kolejnej części naszego webinarium wykorzystamy te proponowane tematy, żeby zrobić szybką ankietę w bardzo, bardzo prostym narzędziu. O tym za chwilę. Państwo mogą spokojnie wpisywać, a w tym czasie sprawdzę, czy dzielenie ekranu działa i może mi się uda pokazać, co się dzieje na Padlecie. Dla tych, którzy już wpisali swoje odpowiedzi i zamknęli okno.
Że widzę, że mamy już kilka skończonych tematów. Dlaczego warto oszczędzać? Zakładanie przedsiębiorstwa, elektroodpady zbierasz i nie wspierasz, świat w liczbach, matematyka i umalowana, szkolny zdrowy sklepik, przedsiębiorstwo społeczne, aby się wszystkim chciało, festyn, zdrowie to postawia, bezrobociu stop, moje pierwsze konto bankowe, jak i przedsiębiorcze, liczba pi. Dobrze, już mamy mnóstwo fajnych tematów. Ja sobie bardzo cenię to narzędzie z tego powodu, że ono pozwala na szybkie zebranie pomysłów, bez żadnego logowania się, bez zakładania kont, w związku z czym taką ścianę można stworzyć dosłownie w 3 sekundy, wysłać link do wszystkich zainteresowanych mailem, czy umieścić na grupie facebookowej, zebrać opinie i pomysły w dzień czy dwa i następnie przedyskutować je czy na żywo, czy znowu internetowo i wybrać najlepsze do przeprowadzenia. Dobrze, zakończę dzielenie ekranu. Czy ktoś jeszcze planuje coś dopisywać na naszej tablicy? Jeżeli tak, to proszę o informację na czacie. Dobrze, myślę, że wszyscy skończyli. Kiedy ma się tyle pomysłów i one są kompletnie różne, oczywiście jest trudno dojść do tego, który z nich chcielibyśmy zrealizować. Gdyby teraz miało dojść do dyskusji na żywo, to zależnie od tego, jak bardzo zgrana jest grupa i ile jest dominujących osobowości w niej, albo niektóre pomysły zostałyby kompletnie pominięte, albo doszłoby naprawdę do kłótni rękoczynów. Dlatego warto po takim etapie zbierania pomysłów wykorzystać którąś z licznych aplikacji do podejmowania decyzji zespołowo. Ja wskazałem takie trzy. Poljanki, która jest super prosta, też nie wymaga logowania, zakładania kont, ma najmniej opcji. Doodle, którego sam najbardziej lubię, i który jest dostępny również w języku polskim, i Google Forms, najbardziej rozbudowany, natomiast tak naprawdę do wielu potrzeb edukacyjnych jest aż zbyt rozbudowany. Czy Państwo może korzystali z którejś z tych trzech aplikacji? Zadaję same pytania, na które są odpowiedzi nie. Także rzeczywiście. Google Forms. Dobrze. Ja pokażę najprostszą z nich, czyli PoleJunkie, z tego powodu, że to pokazuje, jak szybko można stworzyć ankiety i że naprawdę nie wymaga to praktycznie żadnej pracy. W tym celu znowu włączę dzielenie ekranu. Tak, prześlę całą prezentację wszystkim. Mam nadzieję, że tym razem również w miarę szybko mi się włączy dzielenie ekranu. Udało się. W takim razie tu mamy jeszcze naszą tablicę w dwóch odsłonach. Natomiast ja otworzę PoleJunkie. Pogadamy w języku angielskim, ale tak naprawdę ten język jest nam do niczego niepotrzebny. Tylko jeszcze sobie otworzę czat. Oni się reklamują hasłem bez rejestracji, bez logowania, szybko i w łatwy sposób. Po kliknięciu Get Started wpisujemy po prostu tytuł ankiety, czyli w naszym wypadku wybieramy temat projektu, datę ważności ankiety, czyli na przykład chcielibyśmy, żeby zamknęła się jutro, adres mailowy, na który przyjdzie link do ankiety oraz jej wyniki. I następnie wybieramy jedną z czterech opcji odpowiedzi. W naszym wypadku myślę, najlepiej sprawdzi się możliwość wyboru wielokrotnego, czyli multiple choice, inne to ocena od 1 do 10, ranking albo po prostu pytanie otwarte. Pozwolę sobie wpisać tylko niektóre z Państwa propozycji.
Na przykład pierwszy pięć. I to będą bezrobocie stop. Tutaj kolejne. Przedsiębiorstwo społeczne, aby wszystkim się chciało. Zapisało mi się coś. Skasuję to, który z tematu wybierasz. Jeszcze raz. Nie widać tego, co robię teraz na ekranie. Proszę o informację, bo ja czat cały czas widzę, więc być może mógłbym jakoś. Mówię, że okej, świetnie, cieszę się. Szkoła, sklepik. Na czacie. I jeszcze jeden może z tej strony. Usługi bankowe. Przepraszam, że nie wpiszę wszystkich, a tak naprawdę nie masz na to tyle czasu. OK. I teraz mając taką ankietę stworzoną, kopiujemy pierwszy link, czyli link do wzięcia udziału w ankiecie i możemy go podać wszystkim aktywistom chętnym. Już go wkleiłem na naszym czacie. Zapraszam do kliknięcia i odpowiedzenia w ankiecie. Można też dodać swój komentarz ewentualnie, gdybyśmy chcieli coś od siebie dodać. Ja też sobie pozwolę zagłosować jako osoba, która będzie brała udział w tym naszym wspólnym projekcie. Mam nadzieję, że Państwu teraz się otwiera podgląd i wszystkim uda się zagłosować, bo ja mam jakiś problem niespodziewania. Mam nadzieję, że nie jest klasyczna złośliwość u Twoich.
No proszę, u wszystkich włącza albo nieaktywna. U mnie pod dżanki w ogóle przestało być. Także to jest złośliwe rzeczy martwych. Więc jak widać, szybko tworzenie ankiety nie pozwoli. Pani Jagody jest OK. I mamy też wyniki, że dlaczego wygrało, dlaczego warto oszczędzać. Nie jestem tego w stanie sprawdzić, więc myślę, że po prostu wierzymy na słowo, a potem się upewnimy. Niestety, narzędzie, które chciałam zareklamować, zawiodło. Trudno o gorszą antyreklamę w tym wypadku, ale zapewniam, że narzędzie na ogół działa. Spróbuję szybko w innej przeglądarce. Niestety, ja akurat nie dam rady. Co gorsza, mamy dwie zwycięskie propozycje, ale uznam, że to będzie przedsiębiorstwo społeczne. Dobrze, kolejna. Jak wcześniej mówiłem, są również narzędzia, które mogą nam się przydać do gromadzenia wiedzy. Kiedy już wybierzemy nasz temat po burzy mózgów i uznajmy, że dlaczego warto oszczędzać wygrało, grupa może zacząć poszukiwać materiałów, które mogą skonkretyzować temat, a następnie ustalić kolejne kroki, czy podejmowane działania, czy w ogóle strategie działania w projekcie. Tym, co ja bardzo, bardzo mocno polecam, jest Evernote, czyli aplikacja w formie na przykład wtyczki do przeglądarki internetowej, która pozwala nam wyszukane zasoby od razu dodawać do wspólnej tablicy. Ja na potrzeby dzisiejszego webinarium stworzyłem taką tablicę na temat, który powiedzmy mnie edukacyjnie interesuje, czyli Miron Białoszewski, ale możemy stworzyć taką tablicę na temat oszczędzania. W związku z tym ponownie włączę dzielenie ekranem, a wyłączę obraz z kamery, żeby niepotrzebnie nie zaśmiecać łącza. Wspominałem o dwóch aplikacjach, czyli o Pinterest i Evernote. Pinterest jest fajny, ponieważ pozwala materiały multimedialne, przede wszystkim zdjęcia, w łatwy sposób gromadzić lub udostępniać. Evernote trochę, powiedzmy, bardziej tekstowy, więc świetnie się daje do wyszukiwania, do gromadzenia i uzupełniania artykułów. Dobrze, adres Evernote to evernote.com. Ja już jestem chyba wany, więc to mnie. I od razu światła mój notatnik dotyczący właśnie Mirona Białoszewskiego. Natomiast oczywiście można szybko utworzyć własny notatnik. W tym celu klika się ikonkę z zeszycikiem opisane notatniki. Klikamy notatnik z plusem i wpisujemy temat tablicy. W naszym wypadku będzie to, dlaczego warto oszczędzać. I klikamy otwórz notatnik. On na razie jest pusty, w związku z czym jeszcze nie ma nic do zadania, natomiast od razu jest opcja udostępnienia. Gdybyśmy pracowali w pojedynkę, to przy czym Evernote też się świetnie sprawdza, byśmy już tym nic więcej nie robili. Natomiast możemy wybrać opcję udostępnij notatnik. I następnie wpisać adresy mailowe wszystkich osób, które chcielibyśmy, aby były w zespole. Ja do przykładu mogę dodać swoje adresy rezerwowe.
żeby pokazać, jak to działa. I po wpisaniu tych adresów, nie chcę łączyć z Google, mam zegarkę gmail.com, także może jeden. Klikamy wyślij. Taka, jeszcze wcześniej trzeba było wybrać opcję udostępniamy do modyfikacji i zapraszania innych, czy tylko do przeglądania, ale to jest w miarę oczywiste. Po kliknięciu wyślij, ta osoba otrzymuje link, jeżeli ma konto na Evernote, może się podłączyć, jeżeli jeszcze nie ma, to może je założyć. Natomiast co dalej? Mamy tablicę kompletnie pusta, notatnik, który jeszcze nie ma żadnych kartek, natomiast teraz, wyszukując jakieś informacje w internecie, przykładowo wpiszmy sobie hasło Polacy a oszczędzanie i mamy artykuł na bank.pl Polacy nie oszczędzają, bo mało zarabiają. Jeżeli go przeczytamy i stwierdzimy, że to jest materiał, który nam się może przydać w trakcie projektu, jeżeli mamy zainstalowaną wtyczkę Evernote, klikamy ikonkę słonia, wybieramy jedną z opcji, na przykład uproszczony artykuł, czyli sam tekst z obrazkami, bez wszystkich pól nawigacyjnych, przycisków i tak dalej. Wybieramy notatnik, którego chcemy go dopasować, bo warto oszczędzać. Dodajemy uwagi, na przykład możemy sobie zapisać, że trzeba sprawdzić dane statystyczne. I zapisujemy. To chwilkę trwa. Możemy to zamknąć i w naszym notatniku wrócimy. Artykuł po jakimś czasie powinien się pojawić. I mamy. Oczywiście, kiedy będziemy zbierali informacje w kilka osób, te artykuły będą bardzo szybko przerastać. Warto sobie od razu w takiej sytuacji uzgodnić na przykład, że jedna osoba będzie sprawdzała tylko media codzienne, inna osoba będzie sprawdzała media branżowe, a jeszcze inne fora internetowe, czy jakieś inne źródła widzę w internecie. W ten sposób można bardzo szybko zebrać mnóstwo ciekawych materiałów, które potem będą podstawą projektu. Myślę, że jeszcze jedna opcja się może przydać. Czasami artykuły są bardzo, bardzo długie. Weźmy ten artykuł na temat. W takim wypadku Evernote ma jeszcze jedną fajną opcję. Jak widać, po włączeniu Evernote kursor nieco się zmienia. Ma taki żółty kwadracik. To jest highlight. Można sobie zakreślić niektóre teksty. I na przykład, jeżeli stwierdzimy, że w naszym projekcie przede wszystkim przyda się informacja o tym, że Polacy posiadają najwięcej kart żywieniowych w Europie, możemy to zaznaczyć. Tutaj jeszcze jakiś inny fragment. I kiedy już to zapiszemy, to w naszym notatniku zarówno dla nas, jak i dla innych pracujących nad tym zagadnieniem, nasze zakreślenia będą widoczne. Tak, to oczywiście opcje jest znacznie no to od swojego początku istnienia bardzo się rozwinął i obecnie poza tym, że jest świetnym narzędziem do badania danych i dzielenia się nimi, pozwala oczywiście wrócić od razu do mediów społecznościowych, ma też cały system wspomnień, oznaczeń, highlightów i tak dalej. Ja tego nie będę omawiał, bo się to trochę mniej przyda. Natomiast warto z tego korzystać na etapie zgromadzenia informacji, bo bardzo, bardzo łatwo jest pracę. Te zgromadzone artykuły też mam potem w samym programie, w bezpłatnej, właściwie wszystkie dokumenty poza PDF-ami, w wersji płatnej się inaczej nie przyda, również PDF. Oczywiście, jeżeli mam jakieś materiały już zdjęte z różnych miejsc, to przyda nam się też nie wiem, Google Drive czy OneDrive, natomiast ponieważ one były częściej wymienione, to na razie je pominę. I ostatnia kategoria aplikacji, które uznałem za przydatne na tym początkowym etapie prowadzenia projektu, czy Google, Remember the Milk oraz Trello. Znowu je uszeregowałem według poziomu trudności. Kalendarz Google jest najprostszy, bo jest to po prostu kalendarz i trzeba trochę się nagimnastykować, żeby zmusić go do bycia czymś w rodzaju harmonogramu pracowej. Remember the Milk, czyli pamiętaj o mleku, to świetne, a jeszcze nie tak bardzo skomplikowane
program, który zaczął się od takiej, powiedzmy, domowej listy zakupów, czy podstawowych, oni nawet teraz w swoich instrukcjach obsługi, jako przykład, dają wynieść śmieci. Natomiast świetnie też się sprawdzi w zarządzaniu projektem. No i trzeci to jest Trello, najbardziej rozbudowany, który ja wykorzystuję najczęściej. Podejrzewam, że na potrzeby większości projektów uczniowskich będzie zbyt skomplikowany, natomiast warto się z nim zapoznać, ponieważ on chyba najlepiej uczy takiego myślenia projektowego. I tak naprawdę teraz chciałbym poświęcić kilka minut, żeby każdy z nich po kolei przedstawić w akcji. Więc może zróbmy taką ankietę, czemu nie? Od którego programu zaczniemy? Nie widać, bo tworzę ankietę, która za chwilę się pojawi. Dobrze, ankieta się już pojawiła na tablicy. Mamy trzy opcje: kalendarz Google, czyli nie ta możliwość i pewnie bardziej przyjazna dla osób, które już korzystały z aplikacji Google, Trello, czyli najbardziej wbudowany program z tych trzech. I Remember the Milk, program najprostszy, ale też o niezłych możliwościach, jeżeli chodzi o pracę w zespole. Ankieta jest już widoczna, zagłosowało 8 osób. Pani Jagodo, czy u Pani też się pojawiła ankieta? Cały czas nie. Panie, być może coś się zawiesiło. Ja mam taką propozycję. Jeżeli problem sam się nie rozwiąże, najprościej pewnie byłoby po prostu zamknąć okienko webinarium i jeszcze raz się zalogować. Właśnie. W 90% przypadków pomaga. A na chwilę poczekamy. Zagłosowało 13 osób ze 16 obecnych. Proszę więc zakończyć głosowanie. Wtedy mi się pojawi odpowiedź. W ogóle to jest test ankieta wielokrotnego wyboru, więc można wybrać kilka odpowiedzi. A i tak myślę, że spokojnie przynajmniej dwa omówimy dzisiaj. Zagłosowało 13 osób. Dobrze, nic się już. Wszystko się przestało ruszać, w związku z czym zakończę głosowanie, pokażę wyniki. Wygrało Remember the Milk. No i na drugim miejscu ex aequo kalendarz Google i Trello. Także zróbmy tak, że ja sobie zostawię prawo wyboru, które z pozostałych dwóch wybierzemy. Może chyba wszystkie trzy. Dobrze, w tym celu. Witamy ponownie Pani Jagodo. Znowu się podzielę swoim ekranem, wyłączę dzielenie ekranu. Przyznam się, że Remember the Milk używałem najmniej, bo jakoś wszyscy moi znajomi pracownicy najbardziej lubili Trello. Natomiast najbardziej rekomendowała mi osoba, której bardzo ufam, jeżeli chodzi o wybór narzędzi do prowadzenia projektów. Tym bardziej, że Remember the Milk jest dostępny w języku polskim. Jest to bardzo koślawa polszczyzna. Natomiast pozwala się zorientować, co i jak. Kiedy wejdziemy na Remember the Milk, opcję założenia konta albo zalogowania się. Ja z reguły się loguję przez konto Google,
Ok, udało mi się. Wygląd tego programu jest trochę archaiczny i rozpraszający. I rzeczywiście w niektórych momentach możemy mieć pewne problemy, żeby połapać się, co właściwie należy robić. Moja rada przy prowadzeniu projektu z kilkoma osobami jest taka, żeby zanim zaczniemy w ogóle cokolwiek robić, jeżeli chodzi o listę zadań, te wszystkie skrzynki odbiorcze, zakładki, listy zadań do wykonania itd., zacząć od opcji kontakty. Ona akurat jest nieprzetłumaczona, a nie sekundka. Ja po prostu wracam w wersji angielskiej, ponieważ wersja polska bardzo mnie irytowała. Także szybko to zmienię na język polski. Dobrze, jesteśmy w języku polskim. Polecam od razu zakład kontakty i oddania kontaktów. Jeżeli nasi pracownicy, w tym przypadku uczniowie w projekcie, jeśli mają kont na Remember, będą musieli je założyć, w związku z czym klikamy dodaj kontakt i jeżeli wiemy, że ta osoba jeszcze swojego konta nie ma, możemy podać adres mailowy. Ja wpiszę jakiś adres przykładowy. Daria, daj tak na czacie, czy mogę wpisać twój adres. Dobrze? To będzie chyba najwygodniej. OK, tak to zrobiłam. I klikamy. Tak, ponieważ Daria jeszcze nie ma na Remember the Milk, musimy tutaj dać zaproszenie, co robimy. Więc wchodzimy w zaproszenia, imię Daria, e-mail dariażukowska.co.pl. Jakaś krótka wiadomość, wysyłamy zaproszenie. Inny adres mailowy, przyjdzie taka informacja, natomiast my nie będziemy, ponieważ ja założyłem sobie jedno fałszywe konto, to jako Marek Hardy, moje internetowe alter ego. Mając tych kontaktów więcej, możemy stworzyć grupy, żeby potem całe listy zadań dodawać do konkretnych grup. Więc tworzymy grupę, dodajemy grupę, dlaczego warto oszczędzać. Klikamy dodaj grupę, grupa się zapisuje, wracamy do zakładki kontakty, wybieramy daną osobę, wybieramy z tej listy opcję dodaj do grupy, dlaczego warto oszczędzać. To się wydarzyło. Mamy sprawdzić raz w grupach, co tu użytkownicy. Klikamy ją i w zakładce grupa widzimy, że skład grupy Marek Arcisz. I oczywiście ja, Filip Makowiecki, jako nie mam zegarka, bo taki jest mój login tutaj. Co dalej? Mając stworzoną grupę danych uczniów, czy współpracowników, czy innych nauczycieli, kogokolwiek tylko chcemy, możemy przejść do zadań. Tutaj również warto, on od razu proponuje następujące podziały: skrzynka odbiorcza, nauka osobista, praca wysłane. Warto od razu sobie stworzyć nie tylko grupę, lecz także notes pasujący do grupy. Klikamy ustawienia, listę, dodaj listę, dlaczego warto oszczędzać oryginalnie. Ta lista od razu nam się pokaże w zakładce zadania, będzie mieć zakładkę, dlaczego warto oszczędzać. I wracam do zadań. Możemy tutaj wypisać zadania, które będą nam potrzebne w ramach tego projektu. Czyli na przykład możemy wpisać, wpisujemy sobie w tym wolnym miejscu punkt pierwszy. Dziękuję. Punkt pierwszy do wykonania, czyli wybór
tematu, może inaczej, wybór dokładnego tematu projektu. Punkt pierwszy. No, skoro wybór dokładnego tematu projektu, to trzeba mieć z czego wybierać, więc na przykład możemy zapisać sobie punkt przeprowadzenie. Burzy mózgów. Konkretny, kolejna rzecz, podział obowiązków w zespole, zebranie materiałów na temat oszczędzania w Polsce. Co jeszcze może być w projekcie? Przygotowanie prezentacji, to już trochę wbiegamy w przyszłość. Może tak, prowadzenie wywiadów z kim możemy wywiady przeprowadzić przy okazji takiego projektu, z rodzicami, dlaczego nie? I na przykład, że tych punktów było trochę więcej, to prowadzenie lekcji dla młodszych klasy. Pewnie się okaże, że tak się nie robi, ale jest to moje wyobrażenie na temat projektu szkolnego. Teraz mamy ileś tam punktów, które póki co są kompletnie nieokreślone w czasie, więc warto je sobie ułożyć, żeby cała grupa, która ma dostęp do takiego narzędzia, takiej listy, mogła się orientować, kto to robi, kiedy to robi, i czy ma jakieś wskazówki na przykład. W związku z czym klikamy sobie pierwszy, wybór dokładnego tematu projektu, niech to będzie, może burza mózgu, bo ona jest najwcześniejsza. Dobrze, i tutaj z boku mamy zakładkę zadanie. Możemy zmienić jego nazwę, jeżeli się pomyliliśmy, możemy określić, jaki jest jego deadline, czyli na przykład ustalmy sobie, że będzie to 1 grudnia. To, co jest fajne w tym narzędziu, to to, że ono jest dosyć inteligentne, to znaczy możemy sobie wpisać datę na wiele sposobów, a on i tak zawsze nam to rozpozna. Ja teraz wpisałem datę 1.12.2015, ale gdybyśmy pisali na przykład środa, o, nie poradził sobie. Gdybyśmy to pisali inaczej, na przykład 1 grudnia 2015, on też to powinien zrozumieć. Jeżeli to jest wydarzenie cykliczne, na przykład robimy prasówkę co tydzień, o, to jest jakiś pomysł, przegląd prasy, może tygodników opinii, bo to jest co tydzień, to przy takim zadaniu możemy określić, że pierwszy raz będzie to wtorek i on nam podaje od razu najbliższy wtorek, i może to powtarzać co tydzień. Wpisałem po angielsku, po polsku też działa oczywiście. Czas trwania to jest taki właściwie trochę wodotrysk, ale można sobie wpisać, że taka prasówka zajmuje 2 godziny i on to będzie pamiętał. Możemy dać tag, czyli gdybyśmy mieli dużo zadań różnego typu, to możemy napisać i jakoś tam poszeregować jeszcze, czyli na przykład tagiem może być poszukiwanie informacji, czyli info, lokalizacja jest nieistotna, URL, to może być strona internetowa, blog i tak dalej, jakieś miejsce, w którym coś by się miało dziać. I na koniec jeszcze współdzielone z obecnie nikim. Natomiast gdybyśmy chcieli konkretną osobę przypisać do danego zadania, możemy sobie na tej liście wybrać przykładowo przegląd tygodników opinii, przygotowanie prezentacji, a następnie z tej listy wybrać sobie więcej i wybrać współdziel z i wybrać osobę z danej grupy, która nam miałaby to wykonać. Klikamy współdziel. I teraz przeglądając sobie różne zadania, na przykład przygotowanie prezentacji, już widzimy, że zadanie Marka Arkisza, czyli moje. I tak można sobie wszystkie zadania, jeszcze dać im priorytet, będą miały inny kolor, na przykład
To jest pierwsze, burza mózg, bo dokładnego tematu również. To jest pierwsze. Ona wtedy tak reaguje, żebyśmy po wejściu od razu wiedzieli, co jest mniej ważne. To właściwie główna funkcjonalność o narzędzie, natomiast jest jeszcze jedna fajna opcja, to znaczy często jest tak, że jakieś otrzymujemy prosto na maila, potem nigdy ich nie zapisujemy do kalendarza, ponieważ wymaga przepisania iluś tam linijek tekstu. To, co jest fajne, to to, że pracując w Remember the Milk mamy nadawany specjalny adres mailowy, na który możemy sobie od razu przekierować dany mail, żeby on go dodał do naszej listy. Ja stworzę taki mail przykładowy. Adres zerowy jest strasznie dziwny. To jest login, plus jakieś tam plusy, cyferki, literki, małpaelmiuk.com. I możemy na przykład wpisać sobie spotkanie z prezydentem miasta i od razu sobie na przykład wpisać 6.12.2015, 12.30, wykrzyknik priorytet drugi i na koniec jeszcze hashtag spotkania. To jest cały system zapisu tych rzeczy. Ja pewnie się pomyliłem w kilku miejscach. Możemy również zrobić jeszcze jedną rzecz. Tam jest taka opcja notatki. Więc możemy dać sobie notatki. Prezydent nazywa się Jakub. Twoją tatka wsiąść kwiaty, strój galowy. Wysyłamy taki mail i zaraz zobaczymy, że ten mail trafia prosto do naszej skrzynki odbiorczej. Co więcej, on na bazie tego, co wpisaliśmy w tych wszystkich dziwnych znaczkach, automatycznie niektóre informacje przepisuje. Czyli mamy od razu godzinę spotkania i datę spotkania, mamy też tag spotkania. Wiemy, że będzie to w grupie, w której jest Marek Karcisz. I teraz możemy ze skrzynki odbiorczej przenieść to sobie do listy, dlaczego warto oszczędzać. I to się tu znalazło. Także to jest fajna opcja, wymaga powiedzmy godzinki na zapamiętanie tego, co tu się dzieje. To ja bardzo, bardzo mocno zachęcam. Zdecydowanie jest to rzecz, która się przydaje do czegoś więcej niż do wysłania listy zakupów dla 100 lokatorów. Mam nadzieję, że narzędzie się spodobało. Widzę na czacie, że zasłużyło na kilka pozytywnych przymiotników. Całe webinarium jest nagrywane, także ja myślę, że z Darią ustalimy, jakbyśmy mogli to udostępnić. Będzie też prezentacja. Również chcę powiedzieć, że jest bardzo dobra instrukcja obsługi, niestety w języku angielskim. Także osoby, które tym językiem podają w stopniu przynajmniej średnim, powinny sobie poradzić. Mam nadzieję, że skorzystają z tego narzędzia. Drugie narzędzie, które ja uparcie promuję, to akurat Trello, które wygląda trochę nowocześniej, natomiast jest dużo bardziej przerażające dla początkujących osób. Więc tak naprawdę nie wiem, czy teraz poprowadzić Trello, czy kalendarz Google, czy być może wrócić do czegoś z Remember the Milk. Także może minuta na zadawanie pytań, może kalendarz Google. Dobrze. Muszę przyznać, że ja z kalendarza Google korzystam w sposób bardzo, powiedzmy, nieortodoksyjny. Z tego powodu, że było to podstawowe narzędzie w Federacji Polskich Banków Żywności, gdzie prowadziłem projekt Światowy Dzień Żywności. I tam stał się właściwie podstawowym centrum zarządzania i informowania współpracowników o tym, co się robi. Do kalendarza można wejść najprościej po prostu ze strony google.pl i następnie przez tą siatkę kliknąć kalendarz. Oczywiście u mnie się od razu otworzy mnóstwo różnych kalendarzy, do których zostałem dodany albo które sam zakładałem. Ja być może te kalendarze po prostu powyłączam, które
No więc tak, kalendarz wygląda jak kalendarz i tak naprawdę w swojej wersji podstawowej służył do notowania różnych rzeczy. No, przykładowo, gdybym chciał zapisać sobie, że dzisiaj jest o godzinie 9:30 webinarium, mógłbym wpisać, pewnie znowu za szybko to spędziłem, mógłbym wpisać w konkretnej, przepraszam, zawsze korzystam z planu tygodniowego, może włączę plan miesięczny. Opcje wyświetlenia można sobie zmieniać tutaj swobodnie. Jest to dzień, tydzień, miesiąc, 4 dni, ewentualnie szczegółowy plan dnia wygenerowany na podstawie zapisów w poszczególnych rubrykach. Już Państwo wiedzą, że jadę na urlop do Krakowa w przyszłym tygodniu. Ja proponuję tydzień, bo jest najwygodniejsze i widać dokładnie przydziałkę godzinową. Jeżeli chodzi o dodawanie wydarzeń do kalendarza, tak naprawdę po prostu klikamy w dowolnym miejscu. Nawet nie musimy celować za mocno w godzinę, bo i tak możemy to edytować zawsze. Wpisujemy nazwę wydarzenia, co webinarium. Wybieramy kalendarz, do którego mamy dostęp do notyfikacji. Ja mam obecnie dwa: Filip Makowiecki, czyli mój prywatny, i Federacja Banków Żywności Warszawa. Wybierzmy Filip Makowiecki, klikamy utwórz wydarzenie. Co możemy robić dalej? Jeżeli klikniemy wydarzenie już zapisane w kalendarzu, możemy je usunąć albo je zedytować. Kiedy je zedytujemy, mamy mnóstwo innych opcji. Na przykład możemy zapisać trochę więcej szczegółów, czy zmienić godzinę. Nasze webinarium trwa 19:30. Mamy bardzo mało czasu już. 21:00. Możemy zaznaczyć, że będzie powtarzane na przykład co tydzień. Co miesiąc, czemu nie? Wtyczone według dnia tygodnia, czyli w każdą środę. I gotowe. Możemy dać krótki opis dla osób, na przykład, którym udostępnimy kalendarz, które jeszcze wchodzą na przykład w cyklu projektu do niego i jeszcze nie wiedzą co i jak. Webinarium dla nauczycieli. Możemy dać załączniki, czyli na przykład, jeżeli każdy webinarium ma taki sam przebieg albo taki sam wzór prezentacji. Tu możemy dać konkretne pliki z naszego dysku Google. To akurat zdjęcie z kampanii Przybij Piątkę, którą prowadzą moi znajomi, którym pomagałem trochę. Możemy sobie dodatkowo kolor. To jest przydatne, kiedy wydarzeń jest bardzo dużo w kalendarzu. Łatwo się zorientować, co jest z czym. I dodatkowo jeszcze zmienia i przypominajki różnego typu. Zapominajki, świetna sprawa. I my to będzie po prostu podaj logowe. Pop-up to, jeżeli jesteś zalogowany na przykład w Google Chrome, do konta Google, to on też z tym wyskoczy. I ostatnie opcje: stan dostępny zajęty, to jest mało istotne, i widok, czy to jest dla wszystkich widoczne, czyli publiczne, albo czy tylko dla nas jako prywatne. Ja zostawię ustawienie domyślne. Możemy też zaprosić gości. Jeżeli mamy jakieś spotkanie na żywo, to możemy tutaj wpisać ileś tam osób, które też są zaproszenie. Jeżeli tylko mają konto Google, a więc i kalendarz Google, będą mogły sobie od razu dodać do swoich wydarzeń. Dodaj. I zapisujemy czerwonym pliskiem zapisz. Może nie będę wysyłał. Takie wydarzenie modyfikowane nam już się pojawiło. Natomiast poza tym, że możemy taki kalendarz stworzyć na własny użytek i ewentualnie tworzyć wydarzenia publiczne, na które będziemy zapraszać znajomych czy współpracowników, możemy też tworzyć całe kalendarze, które jak gdyby domyślnie będą udostępniali wszystkim innym. To powoduje, że taki kalendarz Google nagle staje się narzędziem świetnym do organizacji zespołowej. W tym celu, będąc w głównym widoku kalendarza, klikamy czerwony przycisk. Przepraszam, tak stworzyłem wydarzenie. Inne kalendarze. Moje kalendarze. Utwórz nowy kalendarz. Nazwa kalendarza standardowo, dlaczego warto oszczędzać. Opis kalendarza. Harmonogram wraz dla osób. Powiedzcie. Lokalizacja. No, to nie jest istotne, niech to będzie Warszawa.
kraj Polska, strefa czasowa standardowa, udostępnij publicznie. Jeżeli to zrobimy, będzie dostępne dla wszystkich. Jeżeli chcemy się chwalić tym, co robimy w projekcie, możemy to zrobić. Jeżeli to będzie harmonogram do użytku wewnętrznego, lepiej tego nie robić. I udostępnij określonym osobom. Właśnie, w tym momencie możemy wgrać sobie na przykład cały zespół projektowy i jednocześnie określić, co taka osoba będzie mogła z tym kalendarzem robić. Przykładowo wpiszę swój adres prywatny i od razu ustalę sobie, że Filip Makowiecki jako osoba, która nie jest Filipem Makowieckim, będzie mogła zmieniać wydarzenia, ale nie będzie mogła dodawać kolejnych osób. I klikamy utwórz kalendarz. Wszystkie osoby, które sobie dodaliśmy, będą się mogły do niego zalogować. Czy mi się to udało? Dobrze, pojawił się w końcu. Ten kalendarz jest ciągle pusty, ponieważ nie dodałem do niego jeszcze nic wcześniej. Natomiast teraz tak naprawdę, jeżeli dodamy ileś osób, to warto ustalić pewne zasady, które sprawią, że on będzie czytelny. Ponieważ jeżeli każdy użytkownik kalendarza będzie wydarzenia czy punkty kluczowe projektu według swojego widzimisię, to się kompletnie nie połapiemy. Takim systemem, który stosowałem zawsze wcześniej, było stworzenie jednego jednolitego zapisu wydarzeń. Przykładowo, jeżeli jakieś wydarzenie prowadził Filip Makowiecki i dla przykładu, teraz kompletnie wymyślam dane osobowe, Dominika Baranowska, to wstawialiśmy po prostu inicjały, a następnie informacje o tym, co się dzieje, czyli na przykład wizyta w TVP Info. Trochę teraz improwizuję, natomiast to nie jest istotne. Od razu edytuję wydarzenie i na przykład daję mu kolor czerwony, ponieważ wszystkie wizyty w mediach będą kolorem czerwonym. I od razu dopisuję, że będzie to na ulicy Polonicza 17. I takie wydarzenie w momencie utworzenia jest widoczne dla wszystkich. O czym warto tu pamiętać? Warto sobie na samym początku projektu, jako wydarzenia całodniowe, bez określonych godzin, wpisać takie momenty kluczowe, czyli na przykład 20-30 grudnia to będzie stworzenie dokładnego harmonogramu projektu. I odpowiedzialny za to jest cały zespół. Edytuj wydarzenie, cały dzień zapisz. Kolejny punkt kluczowy, to na przykład niech będzie 10. Zebranie informacji o oszczędzaniu. I niech to będzie inicjał AS. Kimkolwiek AS może być. I na przykład kolor żółty, bo to zbieranie informacji cały dzień. Kiedy stworzymy taki sztylet, będziemy mogli się łatwiej orientować nawet na mini kalendarzu, bo on nam te rzeczy zaznacza jako momenty kluczowe i potem według tego możemy kolejne wydarzenia tworzyć. Tak w największym skrócie, jeżeli chodzi o kalendarz. Czy są może jakieś pytania, może jakąś informację powtórzyć albo pokazać jeszcze? Niestety, kiedy się korzysta z narzędzi niektórych właściwie non-stop, to się robi to kompletnie bezrefleksyjnie i potem dosyć ciężko jest o tym powiedzieć. Jak usunąć wydarzenie? No właśnie. Po prostu klikamy wydarzenie i wybieramy usuń na zawsze. I koniec. Cały zespół już nigdy nie wytworzył pełnego harmonogramu projektu. Czy może jeszcze jakieś pytania? Jeżeli ktoś to wcześniej przypadkiem, zawsze możemy to cofnąć. Google bardzo dba o to, żebyśmy sobie nie popsuli wszystkiego.
Kalendarz Google jest o tyle fajnym przykładem, że pokazuje, że narzędzie mało rozbudowane, stosując kilka prostych, ustalonych w zespole zasad, może zastąpić inne, dużo bardziej skomplikowane. Można. Klikamy wydarzenie i przeciągamy. Jeżeli się nie mylę, to samo, jeżeli otworzymy sobie widok dobowy, to jesteśmy. Aha, nie jesteśmy. Ale możemy kliknąć wydarzenie i zmienić datę, godzinę, coś ręcznie. Także jeżeli chodzi o przesunięcie z dnia na dzień, to w toku miesiąca czy tygodnia możemy po prostu przesuwać. Jeżeli chodzi o zmianę godzin wydarzenia, to musimy zrobić to ręcznie. Oczywiście kalendarze możemy mieć kilka różnych, więc w pewnym momencie często dzieje się tak, że mamy ich za dużo i przez to stają się one nieczytelne. A teraz pokażę plan miesięczny i włączę swój plan jeszcze prywatny. Lista zadań nie, ale na przykład kalendarz Federacji Polskich Banków Żywności. I nagle się okazuje, że tak naprawdę można tym się pogubić. Na szczęście zawsze możemy wybrać, które kalendarze pokazujemy. Po prostu klikamy na liście kwadracik koło konkretnego kalendarza. Więc jeżeli na tym ma kilka zespołów uczniowskich, projektowych, to i tak zawsze może włączyć sobie widok tego konkretnego projektu i dat. W ten sposób można powiedzieć, że takie poszczególne kalendarze stają się oddzielnymi listami w Remember the New York. Jeżeli nie ma więcej pytań, a mamy jeszcze 13 minut, to ja bym może tak ekspresowo pokazał jeszcze Trello, chociaż podejrzewam, że już bardzo mocno nastraszyłem wszystkich, że jest to skomplikowane narzędzie. A zaczynam trochę tego żałować, bo zrobiłem to być może niesłusznie. Trello jest pod adresem trello.com. Mimo wyzwania, cieszę się. Zarejestrowanie się jest darmowe. Można skorzystać z konta Google, co ja zrobiłem wcześniej. Więc korzystając z niego zaloguję się. No, zaloguję się z Googlem właśnie. Mówię jedno, robię drugie. Od razu po zalogowaniu się mamy widok na tak zwane tablice. Program jest w języku angielskim, ale łatwo się nim zorientować. I tablica to jest nic innego jak widok, który zawiera ileś różnych podzadań, a w ramach podzadań konkretne listy. Tak naprawdę jest to bardzo dobre przy projektach, które trwają bardzo długo, ponieważ w ramach na przykład webinarium zarządzania projektami, stworzyłem tablicę specjalnie w celach pokazowych, możemy sobie stworzyć kluczowe obszary, czyli na przykład rejestracja uczestników, przygotowanie prezentacji i założenie webinarium na platformie. W ramach tych poszczególnych trzech obszarów możemy sobie stworzyć poszczególne podzadania, czyli budowanie formularza, wysłanie zaproszeń, podsumowanie wyników, na przygotowania prezentacji, ustalenie tematu, dobranie screenshotów, sklejenie prezentacji i tak dalej. I następnie w ramach zadań w danym obszarze możemy sobie stworzyć jeszcze checklistę. Czyli na przykład, jeżeli stworzymy sobie zadanie, dlaczego warto oszczędzać, właśnie wprowadzam chaos stalny. Tak, metoda popiół błędów będzie działało. Tak naprawdę, ja mam takie podejście i mam je od samego początku, że jeżeli chodzi o komputery, to dopóki nie użyjemy młotka, nie da się ich trwale zepsuć. A co więcej, współczesne narzędzia zawsze nam dają opcję cofnięcia się do punktu, w którym wszystko było w porządku. Tak, więc mamy. Po drugie, też się na tym, że kiedy uczy się jakichś programów krok po kroku według instrukcji, to w pierwszym momencie, kiedy tutaj wychodzi na instrukcję, zaczynamy się gubić i baranie jemy dosłownie. Natomiast takie poznawanie na własną rękę pozwala czas bardziej zaawansowany, niż wynikało z stażu wykorzystania programu. Więc mamy
taką kartę, dlaczego warto oszczędzać. W ramach tego robimy podkartę, na przykład wybór tematu. I następnie możemy wejść w tę konkretną zakładeczkę i następnie wprowadzić opis, to na razie sobie daruję, dodać członków zespołu spośród tych, którzy mają konto w Trello, czyli na przykład tutaj członkiem będę ja, dodać zakładki, na przykład żółtą na oznaczenie tego, że jest to związane z informacjami, stworzyć termin deadline, czyli na przykład to będzie 30 grudnia, godzina 18:00 i dodać pliki. To jest akurat coś, co było w kalendarzu Google, nie było tego w Remember the Milk. Możemy wgrać pliki z komputera, bądź z Google Drive, czy innej usługi, w tym Dropboxa i OneDrive'a, bądź wkleić link do pliku, dzięki czemu osoba, która będzie robiła coś związanego z tym konkretnym podzadaniem, będzie miała do nich dostęp. Po trzecie, możemy wprowadzić, przepraszam, checklisty. Czyli po kolei, jakie są podelementy do wykonania, które trzeba zrobić. Czyli na przykład zebrać pomysły, przeprowadzić burzę mózgu i zebrać źródła. Następnie każda osoba, która będzie miała dostęp do takiej tablicy, będzie mogła sobie odkliknąć, że coś już zostało zrobione. Jest to fajne i budujące, ponieważ ono od razu pokazuje, że na przykład 2/3 zadania zostały wykonane, a kiedy zrobimy wszystkie, pasek jest zielony i zadanie zostaje wykonane jeszcze przed terminem. Również jak sobie wprowadzimy datę, to nam aktualizuje kolor wydarzenia zależnie od tego, jak blisko terminu jesteśmy, albo jesteśmy już po terminie, czy jeszcze nie. Kiedy pracuje się w kilka osób, bardzo fajne jest to, że możemy też komentować. Na przykład, jeżeli Filip Makowiecki miał zrobić research w bibliotece, można napisać, że w bibliotece nie ma książki Oszczędzanie bez barier. I inna osoba może odpowiedzieć na ten komentarz, że w takim razie zmieniamy materiały i szukamy jeszcze raz. Co więcej, przy każdej zakładce mamy pełną informację o tym, co kto odznaczył, bądź co kto zmienił, więc też można w jakimś tam stopniu śledzić wydarzenia w projekcie. Rzeczywiście ten program jest trochę bardziej imponujący, w przeciwieństwie do kalendarza Google i w przeciwieństwie do Remember the Milk, jest bardziej atrakcyjny graficznie i rzeczywiście trochę więcej rzeczy tu błyszczy i mryga. Tym bardziej, że można też na przykład zmienić sobie tło i dopasować generalnie naszą tablicę ze światem do podobań estetycznych. Też bardzo fajne jest to, że on w dużo większym stopniu sprawnia komunikację, to znaczy w jednym narzędziu mamy też opcję komentarzy, przekazywania plików. Jak gdyby jest to narzędzie, które w dużo większym stopniu zastępuje ilość różnych narzędzi. No niestety wadą jest to, że jest na pierwszy, drugi, trzeci, czwarty bloka dużo bardziej skomplikowany i nauczenie się go jest bardziej skomplikowane niż nauczenie się kilku prostych narzędzi oddzielnie. Więc tu trzeba wybrać. Być może z bardziej zaawansowanymi osobami, które dobrze znają angielski, sprawdzi się znacznie lepiej. Ja go używam i bardzo, bardzo polecam. Dobrze, na razie zakończę współdzielenie ekranu. Zbliżamy się do końca, zostało jeszcze 5 minut. Mam nadzieję, że ta prezentacja i pokaz w tym momencie nie były zbyt chaotyczne. Jeżeli były, to bardzo przepraszam, ale w każdym momencie zapraszam do kontaktu po prostu ze mną mailowego, a ja obiecuję, że pomogę i odpowiem na pytania. Prezentację wyślemy mailowo z linkami, tak żeby każdy mógł sobie też wejść na poszczególne narzędzia i postaram się również zebrać instrukcje obsługi do tych aplikacji, żeby tej prezentacji umieścić, żeby łatwiej było się zorientować co i jak.
Trochę już zachrypłem, ponieważ z reguły jestem albo moderatorem, albo prowadzącym, w związku z czym aż tak dużo i szybko nie mówię. I to właściwie wszystko. Ja dziękuję za uwagę. Życzę powodzenia w wykorzystywaniu nowych narzędzi i powodzenia z projektami. Mam nadzieję, że spotkamy się na kolejnych webinariach, bo z tego co wiem, jeszcze jakieś chyba będę prowadził. Dobrze, także Państwa, do zobaczenia.